kogo my tu mamy? Jest Mateusz Remer. Witam. Dzień dobry, Mateusz. Witam, dzień dobry. Po ilu tu Mati powrót do KP Piła? Po ilu? Po pół roku. Nie, chyba lepiej. Czy po pół roku? Nie, no ostatni raz. Nie, no lepiej chyba. Od listopada ostatni raz grałem w listopadzie. Poczekaj, bo tu uciekasz, a tu musisz się przedstawić kibicom Asty, bo ciebie jeszcze nie znają, bo prowadzimy kulisy od niedawna. Mateusz Remer grał z nami w B-klasie, grał z nami w A-klasie pierwszy sezon, no, a później wyjechał gdzieś tam do Poznania, ale powrót jest. Jest powrót. I co, jak tam forma? Zobaczymy. Przetrenowałem trochę, zobaczymy dzisiaj. Ale tak, coś... Jeśli ten mnie wpuści. Ale w Poznaniu coś grałeś, czy...? Kopałem trochę. Chwileczkę. Znaczy ja byłem w Niemczech ogólnie później, tam sobie trochę pograłem, no a tu wróciłem teraz. No słyszałem, że forma na treningu nie najgorsza. Nie najgorsza. O, dobra, zobaczymy. Zobaczymy w czasie meczu. Zobaczymy, no trochę siły, szybkości, zdecydowania zawsze się przyda. Tak, dokładnie. Dobra, powodzenia, Mateusz. Dziękuję. Na trybunach mamy poważnych przedstawicieli Kłosa Budzyń. Rozumiem, panowie, że przyjechaliście obejrzeć zwycięstwo. Oczywiście, że tak. Bardzo dobry początek w wykonaniu waszej drużyny z sezonu. Tak. Mamy dobrą pasę i chcielibyśmy ją utrzymać jak najdłużej. Myślę, że 3 punkty wywieziemy z Piły, ale okaże się, kto będzie lepszy. Spodziewam się. Na trybunach mamy mocne maminę wsparcie. Mama Norbiego, Boszczyka. Jak tam serce mocniej bije, jak syn wychodzi? Zawsze. A no już, bo Norbi już trochę lat w piłkę gra, to można było przywyknąć, czy nie? Prawie całe życie gra. No właśnie, ale mimo wszystko stresik jest? Nie, nie stresuję się. Obojętnie jaki wynik będzie. A jak? Zagra. No, najlepiej jakby tu wygrała, tak? Przecieki mam, że zagra. Że zagra. Tak, w pierwszym składzie. Ja też mam przecieki, że zagra, przynajmniej pierwszą połowę. A jaki wynik typujemy? Trudno mi powiedzieć, bo ja nie znam tej drużyny, bez widzenia. Okay, mi jest ciężko w ogóle w seniorach. W juniorach starszych było jakoś tak lepiej i łatwiej było typować. No, troszkę tak. Dobra, dziękujemy, powodzenia. We'll be right back.
to nasi stali rozmówcy w przerwie meczu, Antek Maślanka i Remiasz Pawłowski. No panowie, dzisiaj po pierwszej połowie chyba trochę lepsze humory, co? No to na pewno, 5-0 do przerwy. Zarobiliście, jak jeszcze najlepszy kumpel strzela 4 bramki. No, nic więcej nie trzeba. Doszły mi w piątek słuchy od kapitana Krystiana Janusika, że Pali jest podobno w formie życia, że jest taki ogień na treningu, że nie wiadomo o co chodzi. No i potwierdziło się dzisiaj. No tak. Na treningu mnie dawno nie było, niestety, ale Krystianowi ufam. Dobra. Ja potwierdzam, nie? To jest jego forma życia, także 4 bramki w następnym meczu, wydaje mi się, że wszyscy 4 wejdą dla niego i... I Król Strzelców jedzie do hotelu Poznańskiego. Oczywiście, że tak. Oby tak było. A panowie, bo ostatnio rozmawialiśmy też w przerwie, nie wystarczyło nam czasu. Powiedzcie 2-3 zdania o zdrowiu, no bo Antek, miałeś już grać końcówkę A-klasy, miałeś pomóc w wejściu do okręgówki i tu już w okręgówce też chłopakom pomóc, no, a zamiast tego no, druga operacja. Powiedz 2-3 zdania. No niestety, tak wyszło jak wyszło. Też z jednej strony mi głupio, z drugiej strony wiem, że nic więcej zrobić nie mogę. Niecałe 3 tygodnie temu przeszedłem drugą operację i teraz od nowa to samo, rehabilitacja jest 4, 5, 6 miesięcy i zobaczymy co dalej. Mm-hmm. A Jeremiasz? Jeremiasz w pierwszym meczu pechowo kontuzja. No tak, okres gdzieś tam dobrze przepracowałem, wydaje mi się, że najlepiej jak tu przyszedłem do klubu, to był chyba mój najlepszy okres, który przepracowałem. No i niestety w pierwszym meczu była taka stykowa piłka, gdzie te więzadła mi się... Do teraz nie wiem, mam dopiero rezonans niedługo, także to wszystko jest dla mnie ruchome, tak mi się wydaje, że nie wiem do końca co tam się wydarzyło i nie zakładam, że za szybko bym wrócił, bo po prostu ból jest w takich nienaturalnych po prostu ruchach tego kolana, także chodzić mogę, opuchlizna zeszła, ale zobaczymy. No fakt, potwierdzam, kto widział pierwszy mecz, widział w jakim gazie był Jeremiasz, no mega szkoda, no, na tym skrzydełku tam zawsze wiatru było sporo. No bardzo, mi bardzo szkoda, bo jak przyjeżdżam na te mecze i po prostu chcę się wejść na boisko i pobiegać, popodawać do kolegów, postrzelać te bramki chociaż. Jasne, a widzieliście jaka murawka dzisiaj? No klasa, jeszcze tym bardziej szkoda, że nie możemy pograć. Tak, tak, tu podziękowania dla opiekuna obiektu, murawa jest po prostu ciężka petarda. Dobra panowie, to co, zdrowia i trzymamy kciuki za drugą połowę. I trzymamy drugi za drugą połowę, żeby tak jeszcze jest. 5 wpadło i możemy jechać do domu. Jasne. I wesoły wieczór. Wzajemnie. I Rafał siada smutny do rosołu, a Karol siada wesoły do rosołu. No, dokładnie. Rodzinny pojedynek myślę, że już rozstrzygnięty. No oby tak było. Dobra, dzięki panu. Dziękujemy. Z nami są Karol Skiba i Max Skiba. Karol, trener naszej akademii i też dyrektor akademii KP Piła, a przy okazji brat kapitana Kłosa Budzyń, Rafała Skiby. Karol, jak po pierwszej połowie? No, wysokie prowadzenie. Nie ukrywam, że jesteśmy zaskoczeni, nie, Maksiu, takim wysokim wynikiem. Ale coś na temat gry, fachowym okiem? O, jest to tak powiedział, no, bramki filmowe. To, co dzisiaj tutaj strzelamy, no to jest naprawdę, no, warto było przyjść i oglądać na żywo. No Maksiu jest trochę smutny, teraz jedziemy do babci. No właśnie. Nie, Maksiu? Max, mam pytanie, bo tak, wujek jest przedstawicielem jednej drużyny, tata gra w drugiej drużynie, dodatkowo słyszałem, że ty jeszcze trenujesz w Polonii chodzisz. No to prawdziwy ból głowy, komu tu kibicować? No Maksiu trzyma dzisiaj, co? Za kogo trzyma kciuki, Maksiu? Za tatę, nie? Za Kłos Budzin. No liczymy, że to tata strzeli bramkę w drugiej połowie? Strzeli, no to zobaczymy. A Max, a ty, jaka pozycja na boisku, gdzie najlepiej lubisz grać? Wszystkie, ale bardziej w polu, czy bardziej bramkarz? Było wsparcie maminy, wsparcie tatiny, z nami tata Jakuba Pawłowskiego. Co dzisiaj gawałek Kuba meczu najgorszy? No, to dosyć dobrze dzisiaj gra, nie? Jak to na prawej obronie, no to pomocy to dobrze. Mi się podoba. Kolega mi przysłał SMS-a, że Kłos Budzyń nie może go dogonić nawet jak go sztafetą gonią. No widać, że nie dają rady dogonić. No, może brameczki jeszcze co? No dobrze by było, nie? Ale mamy jeszcze drugą połowę, zobaczymy. No mamy drugą połowę, zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Ze mną jest trener Kłosa Budzyń, Jakub Księżniakiewicz. Panie trenerze, no mecz ułożył się tak, że przegraliście 5-0, ale można powiedzieć, że swoje sytuacje mieliśmy. Ale zatrzymajmy się na tej pierwszej połowie, bo
Wydawało się, że w tą pierwszą połowę jakbyście trochę inicjatywę Pile oddali przynajmniej na samym początku. Jak pan to skomentuje, tą pierwszą połowę? A później swoje sytuacje też mieliście. No mogę powiedzieć, że praktycznie zobaczyliśmy dzisiaj dwie różne połowy, bo no nie ukrywam, no, zostaliśmy w szatni na pierwszą połowę, 5-0 przegrać w pierwszej połowie, rzadko się takie coś zdarza. No niestety, no, sytuacje, które mieliśmy, stworzyliśmy sobie, no niestety, no, ale trzeba powiedzieć sobie wprost, no mszczą się, tak? No, rozmawialiśmy w szatni i mówiliśmy sobie, jak Piła gra, gdzie mam mocne strony, wszystko wiedzieliśmy i praktycznie z tych mocnych stron padały bramki, więc no, możemy mieć tylko pretensje do siebie, do nikogo innego. Kuba Tritt, bramkarz KP Piła. Dzisiaj chyba szczególne zwycięstwo, dlatego że nie tylko dlatego, że nad Kłosem, który wygrał wszystkie mecze do tej pory, ale również dlatego, że na zero z tyłu, a dla bramkarza na zero z tyłu to zawsze chyba najlepsza wiadomość. No tak, no nie może być nic lepszego niż mecz wygrany i na zero z tyłu. Myślę, że ten wynik był efektem ciężkiej pracy na treningach, którą wykonujemy i przełożyliśmy to po prostu na dzisiejszy mecz.